Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na informacje dnia. 1 września 1939 roku o godzinie 4:40 niemieckie lotnictwo zbombardowało Wieluń. Niedługo potem pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Westerplatte. Tak wyglądał początek II wojny światowej, największego i najkrwawszego konfliktu w dziejach ludzkości. To właśnie te syreny co roku przypominają o tragedii mieszkańców Wielunia z 1 września 1939 roku. 82 lata temu o godzinie 4:40 na śpiące i bezbronne miasto spadły pierwsze niemieckie bomby. Tak rozpoczęła się II wojna światowa. Dziś w rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń oddano hołd pomordowanym. W uroczystościach wziął udział prezydent Andrzej Duda. Tu w Wieluniu byliśmy pierwszą ofiarą II wojny światowej. Ci, którzy tutaj zginęli, te 1200 osób, które poległy na skutek tych bombardowań 1 września 1939 roku, wyznaczyło naszą sytuację w II wojnie światowej. Byliśmy ofiarą od pierwszego jej momentu. Atak na Wieluń, jak mówił prezydent, był aktem terroru. To nie była zwykła wojna. Wieluń jest symbolem terroru wojennego. Wieluń jest symbolem okrucieństwa. Wieluń jest symbolem złamania zasad. Wieluń jest symbolem tamtej wojny dla Polaków. Polacy, jak podkreślał Andrzej Duda, walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Zginęło 6 milionów Polaków. Niecałe 250 tysięcy to byli żołnierze. Na świecie, zwłaszcza niestety w naszych okolicach, jest w ostatnich latach coraz więcej niepokoju. Musimy na to odpowiadać zdecydowanie. I odpowiadamy. Nie pozwolimy naruszać naszych granic. Będziemy odpowiedzialnie realizowali wszystkie nasze zobowiązania. Prezydent mówił, że wydarzenia sprzed 82 lat to przestroga, że nigdy nie można dać się zwieść i uwierzyć w to, że pokój jest wieczny i spokój jest wieczny, że nikt nigdy nas nie zaatakuje. Dziś o 4:45 nad ranem na Westerplatte rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obchodach udział wzięli premier Mateusz Morawiecki i marszałkowie Sejmu i Senatu. Uroczystości zostały zorganizowane przez Wojsko Polskie. Uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych o 4:45, bo właśnie o tej godzinie 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na Polskę. Ten atak to konsekwencja sojuszu zawartego pomiędzy Hitlerem a Stalinem, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który przywitał zebranych gości. Po tych wydarzeniach nastąpił czas okupacji, okrutnej, czas stosowania terroru przez okupantów. I to zarówno przez okupanta niemieckiego, jak i przez okupanta rosyjskiego. Bo już 17 września Polska została zaatakowana przez drugiego sąsiada. W trakcie dzisiejszych uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a na maszt została wciągnięta polska flaga. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że Polacy ponieśli największą ofiarę w czasie okupacji. Terror dotyczył nie tylko żołnierzy, ale także ludności cywilnej. W tym czasie ponad 800 wsi zostało spacyfikowanych, a za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. Taka kara nie groziła w innych miejscach okupowanych przez Niemców. A mimo to wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata najwięcej jest Polaków. Obrona Westerplatte to symbol wielkiego bohaterstwa, niezwykłego patriotyzmu i miłości do ojczyzny, mówiła z kolei marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Obrona, która miała trwać 12 godzin, a trwała 7 dni, zakończyła się kapitulacją, bo zabrakło jedzenia, wody i amunicji. To była nierówna walka, ale walka z determinacją przeciw dwóm śmiertelnym ideologiom. Tam, gdzie górę biorą ideologie, gdzie nie ma wartości, nie można zbudować niczego trwałego. Wskazywała marszałek Sejmu. Przypomniała, że naszym obowiązkiem dziś jest obrona wartości, o które walczyli żołnierze na Westerplatte, ale także obrona przed zapomnieniem. Dzisiaj, kiedy pokolenie z II wojny światowej, ci, którzy o Polskę walczyli, powoli odchodzą, to naszym obowiązkiem jest nie tylko
przekazywać pamięć o bohaterstwie tamtych żołnierzy, ale pamiętajmy, że mamy znacznie ważniejszy obowiązek. Obowiązek odkłamania historii, bo dziś próbuje się ją zafałszować, szczególnie w przestrzeni medialnej. Myli się Katów z ofiarami, przypisując odmienne role tym, którzy w dramatycznych okolicznościach bronili człowieczeństwa, bronili wolności, bronili niepodległości przed tymi, którzy bestialsko od pierwszych dni mordowali, niszczyli cały naród, niszczyli całe państwa. Bo II wojna światowa to największa hekatomba XX wieku, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Operacja zniszczenia narodu polskiego, operacja o nazwie Generalplan Ost, ta operacja miała dokonać całkowitej eksterminacji 85%. Wyliczono to dokładnie. 85% narodu polskiego, obywateli polskiej, a pozostałe 15% zamienionych miało być na zgermanizowanych niewolników. Ale to także operacja gospodarcza, zauważył premier Mateusz Morawiecki. To masowy rabunek mienia, depozytu na rachunkach bankowych, towaru i kradzież fabryk. Musimy o tym pamiętać, bo Niemcy wraz z Sowietami pozbawili nas wolności, niepodległości, szans normalnego rozwoju na wiele dziesiątków lat, przypominał szef rządu. List do uczestników uroczystości skierował przebywający w tym czasie w Wieluniu prezydent Andrzej Duda. Ważnym momentem obchodów była sztafeta pokoleń. Kombatanci, weterani, harcerze i żołnierze zapalili znicz pokoleń. Podczas uroczystości odegrano marsz bohaterów Westerplatte, a żołnierze odczytali apel pamięci. W hołdzie obrońcom ojczyzny oddano salut armatni. Na zakończenie odmówiono wspólną modlitwę za poległych. Nad Westerplatte przeleciały samoloty Iskra, które stworzyły biało-czerwone barwy. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego odśpiewała pieśń pierwszej brygady Legionów Polskich. Dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny. Ministerstwo Edukacji i Nauki przez wakacje realizowało działania ukierunkowane na bezpieczny powrót do szkół. Dziś po długiej przerwie spowodowanej pandemią uczniowie wracają do szkół w trybie stacjonarnym, mówi minister edukacji profesor Przemysław Czarnek. Nadrabiamy zaległości po okresie nauki zdalnej, wracamy do pełnej normalności w szkołach, uczymy się religii w szkołach wbrew zapowiedziom pana Nitrasa i Platformy Obywatelskiej. Pełna normalność, pełna gotowość. Cieszę się z tego, że możemy wrócić do takiej sytuacji po kilkunastu miesiącach niepewności w szkołach. Bo nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem i rówieśnikami, zwraca uwagę wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Doświadczenia nie tylko polskie, ale także w całej Europie i na całym świecie pokazują, że kształcenie zdalne ma bardzo dużo mankamentów związanych z samodyscypliną uczniów, przekazywaniem wiedzy, ale ten ważny aspekt społeczny, psychologiczny, wyraźnie widać, że uczniowie potrzebują kontaktu zarówno ze swoimi nauczycielami, ale i także z rówieśnikami. Dlatego też w nowym roku szkolnym będą realizowane programy wsparcia uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem, poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału. Rozpocznie się także nowy projekt ministra edukacji i nauki Poznaj Polskę. W jego ramach szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. W ostatnim czasie do szkół przesyłamy duże ilości sprzętu ochrony osobistej, wiele milionów maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów dezynfekujących, a także urządzeń do mierzenia temperatury. Niewykluczone, że jeśli koronawirus zaatakuje ze zintensyfikowaną siłą, dzieci wrócą do nauczania zdalnego. Utrzymujemy w decyzji możliwość reagowania dyrektorów szkół i placówek oświatowych, gdyby w poszczególnych szkołach, budynkach zdarzyły się jakieś sytuacje nadzwyczajne, sytuacje epidemiczne, wówczas dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym oraz sanepidem powiatowym może podjąć decyzję o zawieszeniu, ewentualnym zawieszeniu zajęć. W wrześniu będzie prowadzona w szkołach na dużą skalę akcja informacyjna o szczepieniach przeciw COVID-19. Mają być również prowadzone szczepienia w szkołach dla dzieci powyżej 12 roku życia. Ministerstwo Rodziny spotkało się już ze wszystkimi samorządami w sprawie strategii demograficznej. Uwagi cały czas można przesyłać za pośrednictwem internetu. Tymczasem o wyludniających się małych miejscowościach i niskiej dzietności w Polsce informuje nasz dziennik. Małe miasteczka się wyludniają, samorządowcy zwracają uwagę na wciąż malejące przychody z podatków oraz rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Niepokoją także statystyki demograficzne. Młodzi mieszkańcy wyjeżdżają i nie chcą wracać. W związku z tym rodzi się u nas dramatycznie mało dzieci. Do tej pory nie było programów społecznych, które kompleksowo miałyby zahamować ten niekorzystny trend. Wskazuje w wywiadzie z naszym dziennikiem burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś. W nieco lepszej sytuacji jest Kalwaria Zebrzydowska. Dziś nas więcej przybywa niż ubywa, ale nie wskutek wzrostu liczby urodzeń, tylko dlatego, że nasze tereny zasiedlają mieszkańcy pracujący w Krakowie. Tłumaczy gazecie burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augusty Normanty. Ostatni raz współczynnik dzietności gwarantujący zastępowalność pokoleń wystąpił w 1989 roku, przypomina dr Krzysztof Szwarc. Później obserwowaliśmy bardzo szybki spadek. Już wtedy należało myśleć o tym, aby hamować spadki urodzeń. Dziś sytuacja demograficzna jest dramatyczna. Bezczynność można by uznać nawet za świadome działanie uderzające w bezpieczeństwo naszego kraju. Obecne statystyki zmienić ma Rządowa Strategia Demograficzna 2040. Trwają konsultacje społeczne nad projektem dokumentu. Zakończą się 30 września. W najbliższą sobotę w Toruniu już po raz 13 odbędzie się Dziękczynienie w Rodzinie. To coroczne spotkanie rodziny Radia Maryja, które jest czasem wspólnej modlitwy, jak i radosnym spotkaniem z drugim człowiekiem. Tegoroczne Dziękczynienie w Rodzinie rozpocznie się o godzinie 11 nabożeństwem pierwszosobotnim, następnie w samo południe w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Sprawowana będzie uroczysta msza święta. Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej. Dziękczynienie w rodzinie to nie tylko modlitwa, to także czas radości. W amfiteatrze na scenie nad wodą odbędą się wspaniałe koncerty. Wystąpią między innymi Bogdan Trojanek i zespół Terne Roma, reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego oraz doskonale znany i lubiany zespół Bayer Full. Dla Radia Maryja gramy 4 września. Zapraszam do Torunia, jak również przez radioodbiorniki Radio Maryja i telewizji Trwam. Serdecznie zapraszam, Sławek Świerzyński, lider zespołu Bayer Full. Podczas dziękczynienia czynne będzie miasteczko medyczne. Wszyscy chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań onkologicznych, kardiologicznych i diabetologicznych. Organizatorzy przygotowali również bogatą ofertę kulinarną. Na przybyłych będą czekały stoiska z ekologiczną żywnością i książkami. Witam i o zdrowie pytam. 4 września w Toruniu w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny przyjedzie rodzina Bogdana Trojanka, Terne Roma. Będzie kolorowo, wesoło, tylko z nami. Transmisja z wydarzenia na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Tegoroczne uroczystości odbywać się będą pod honorowym patronatem księdza biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, ministra edukacji i nauki profesora Przemysława Czarnka oraz prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego. Bóg nas nie opuszcza, ale pozostaje z nami w swojej miłosiernej miłości, mówił podczas dzisiejszej katechezy ojciec święty Franciszek. Papież Franciszek razem ze świętym Pawłem zaprosił dziś do refleksji nad tym, jak przeżywamy wiarę. Czy miłość Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego pozostaje w centrum naszego codziennego życia jako źródło zbawienia, czy też zadowalamy się jakimś religijnym formalizmem dla spokoju sumienia, czy jesteśmy przywiązani do najcenniejszego skarbu, jakim jest piękno Chrystusowej dobrej nowiny, czy wolimy treści, które są pozbawione wartości, popadamy w powierzchowność i nie potrafimy rozpoznać, dlaczego naprawdę warto żyć.
ci lascia il vuoto dentro. Ojciec Święty z pozdrowieniem zwrócił się do pielgrzymów z Polski. Spirito Santo si colmi. Niech Duch Święty napełnia wasze serca wiarą, nadzieją i miłością, abyście w codzienności byli zawsze świadkami Chrystusa Pana przez wytrwałą modlitwę, życie sakramentalne i dzieła miłosierdzia. La via sacramentale e le opere di misericordia. Papież Franciszek razem z wiernymi odmówił modlitwę oraz udzielił apostolskiego błogosławieństwa. Na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.